Niech żyje Komitet Centralny i jej kierownik towarzysz Edward Gierek! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Robotnicza Łódź jest zawsze z Komitetem Centralnym i z towarzyszem Gierkiem! Niech nam żyją! Niech żyją! Niech żyje! Niech żyje! Drodzy towarzysze i obywatele, łodzianie, jak wiecie, wczoraj wieczorem premier polskiego rządu Piotr Jaroszewicz w oświadczeniu przekazanym narodowi podjął decyzję o nieprzekazywaniu Sejmowi do dalszego rozpatrywania wniosku o zmianie struktury cen. Tysiące łodzian wczoraj i w dniu dzisiejszym z obywatelską troską zapytywało nas, dlaczego rząd podjął taką decyzję. Ludzie mówili, przecież rozumiemy potrzebę tych zmian, rozumiemy intencje, że chodzi o dalszy, szybki rozwój naszej ojczyzny, że chodzi o coraz lepsze warunki życia każdej polskiej rodziny. Wypowiadano się z głębokim przekonaniem, że partia nasza, przywódca narodu polskiego, towarzysz Edward Gierek, zawsze miał na uwadze dobro Polski i Polaków i nie zawiódł nadziei i oczekiwań narodu. Dziesiątki tysięcy rozumnych i uczciwych ludzi, patriotów, rozumiało, że wprowadzenie w życie tak niełatwej przecież decyzji wynika z nieodpartych konieczności. Z pełną ufnością, z wiarą w rozsądek narodu, kierownictwo państwa zdecydowało, aby drogą najbardziej demokratyczną zasięgnąć opinii społeczeństwa. Olbrzymia większość narodu ten niełatwy problem rozpatrywała w klimacie powagi, rozsądku i udzieliła mu pełnego poparcia. Popieramy kierownictwo naszej partii.